W dzisiejszym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków przedstawiam 5 wypowiedzi pani Kamili Gasiuk-Pihowicz, posłanki partii Nowoczesna. Linki do cytatów znajdują się w opisie pod nagraniem. Na początek seria wypowiedzi w wywiadzie dla Tok FM. Pogróżki pana Błaszczaka dotyczące pozbawienia wolności do 10 lat posłów opozycji to same w sobie są groźbą karalną, bo jeżeli się grozi komuś odpowiedzialnością karną w sytuacji, w której tej odpowiedzialności karnej ci posłowie nie mogą ponieść, bo oni schronili wartości konstytucyjnych, czyli dobra wyższego rzędu, to są same groźby karalne. Poinformowanie posłów, co im grozi za zablokowanie mównicy sejmowej, jest groźbą, jakich wartości konstytucyjnych bronili? Czy w takim razie zawsze w takim przypadku można bez konsekwencji blokować działania Sejmu? Podskórnym oczekiwaniem obywateli jednak było to, żeby odsunąć PiS od władzy. I ja sama jakby mam to oczekiwanie, tak jak miliony Polaków. Tylko tego trzeba jasno powiedzieć, nas czeka długa droga. Z tym miliony Polaków to pani Kamila zdecydowanie przesadziła. PiS wciąż prowadzi w sondażach, a na ulicach protestuje coraz mniej ludzi. Ten protest parlamentarny, on miał olbrzymie znaczenie chociażby dla obecności mediów w parlamencie. Gdyby właśnie nie ten protest, nie wsparcie, nie rozpoczęta przez państwa sprzeciw wobec wprowadzonych przez PiS ograniczeń w dostępie mediów do parlamentu, gdyby nie tysiące ludzi na ulicach, to nie mielibyśmy dzisiaj mediów w parlamencie. Więc PiS poniósł klęskę, jeżeli chodzi o ograniczenie dostępu mediów do parlamentu. Według pani Kamili, gdyby nie protesty, to dziś nie byłoby mediów w parlamencie. Przecież PiS nigdy nie chciał wyrzucić dziennikarzy z Sejmu. W parlamencie byliby obecni dziennikarze, ale nie w takiej ilości jak do tej pory. Nawet na sali plenarnej byliby obecni dziennikarze, ale bez kamer i mikrofonów. I dodam jeszcze jedną rzecz. Chrystus był za ludźmi ubogimi. Aborcja była, jest i będzie. Ta ustawa jej nie wykluczy. Sprawi tylko, że kobiety biedne będą ją wykonywały w podziemiu aborcyjnym, a kobiety bogate w niemieckich klinikach. Tylko to zmieni. Tylko to. Czy pani Kamila Gasiuk-Pihowicz, ateistka, właśnie zasugerowała, że Chrystus byłby zwolennikiem aborcji? Na koniec wypowiedź pani Kamili Gasiuk-Pihowicz bez komentarza. Kwestii. Jak pani poseł wygłosi swoją inwokację... chciałabym dokończyć, rzeczywiście. Ale bardzo proszę, tak jakby kulturalnie, bez epitetów. I to wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków i znacie jakieś ciekawe wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.